Siema YouTube, jest 19 czerwca, dzisiaj zaczynam swój Peak Week. Jestem na 5 dni przed zawodami. Zapraszam Was do oglądania 13 części Road to Sopot. A teraz zobaczmy, jak wygląda sylwetka. Przyszedł czas na cardio, 35 minut na czczo. Zaczynamy. Ja już po cardio, zaraz idę robić śniadanie oraz wysyłam raport do trenera. Peak Week zaczynamy omletem na słodko z masłem orzechowym i czarną kawą. Do tego jeszcze był ogórek i marchewka, ale już je zjadłem. Jeszcze nie dostałem odpowiedzi na raport, więc robię drugi i trzeci posiłek na razie tak jak miałem w tamtym tygodniu. Czyli kurczak, ryż, brokuł, oliwa z oliwek, orzechy. Posiłki już zrobione, brokuł, kurczak, ryż, oliwa z oliwek. I dzisiaj wszystko robię na spontanie, bo zaraz jadę z kolegami na zakupy przed wyjazdem. Może kupię jakieś słodycze naładowanie czy coś? Zobaczymy. Wróciliśmy z zakupów. I to niby ja cheatuję. Ja same zdrowe produkty. Trzy paczki chipsów. Zwierzęta, wszystko ich. O, bagażnik, chcę bagażnik. Teraz do Lidla. Zakupy, naładowanie już raczej skończone. Idziemy teraz do Lidla. Z ekipą po zakupach. Odwiozłem już wszystkich. Pokażę Wam teraz, co sam kupiłem. Naładowanie, aka cheat meal, aka cheat day po zawodach. Byliśmy w Dilzie i w Action. Wyjmę torbę i pokażę Wam w pokoju, co dokładnie kupiłem. A więc tak, tu mamy już tą pakę z auta. A w Lidlu jeszcze kupiłem rano nercy i wafle od WK. Więc Dilza kupiłem. Trochę rzeczy. Cheetos Flaming Hotsy, puffsy. Następnie mamy takie jakby drażetki strzelające. Następnie to już chyba na masę bardziej. Znaczy nie chyba, tylko po prostu to już na masę bardziej zakup. Frosties od Kelly's. Naprawdę polecam te płatki. Są zajebiste, jedne z lepszych, które jadłem. Mam tylko 0,6 grama tłuszczy na 100. I aż 87 gramów węglowodanów. Następne płatki to też na masę. Następny czycik są to Doritosy Cool Original 5-opak. Taki kibelek z lizakiem, nie wiem, jestem tego ciekaw po prostu, dlatego to wziąłem. Dwa małe brownie Fantazji brownie. Od Kacpra na prezent Pop-Tarts o smaku truskawki. Wziąłem sobie jeszcze na spróbowanie beef jerky, wersję oryginalną, ostrą. Krakersy na ładowanie z dużą ilością soli, solone. Cheetos Crunchitos, serowe, też na spróbowanie. Tutaj burger żelkowy na ładowanie pewnie, chociaż wątpię, nie wiem jak będę ładował, jak trener mi będzie kazał. Muffinki jakieś takie. Czekolada Hershey o smaku cookies and cream. Więc wszystko prezentuje się tak. Trochę tego jest, na pewno wszystkiego nie zjem. Niektóre rzeczy tylko spróbuję, pogryzie i oddam chłopakom, którzy masują. I dostałem odpowiedź na raport od trenera i obcinamy kalorie do 2000 kalorii. I nie robimy żadnego odwadniania, niczego, po prostu redukujemy dalej. Trzeci posiłek na dzisiaj. Kurczak, ryż, brokuł, oliwa z oliwek, tak jak wcześniej. Okej, dogram jeszcze, że poza płatkami, które zostają u mnie w domu na masę, resztę biorę. Jest to taka foliówka słodyczy i przekąsek. Oczywiście do Sopotu biorę.
Aktualnie jestem w trakcie robienia listy, co zabrać na wyjazd do Sopotu. Ja już zaczynam się pakować, żeby ze spokojem wszystko wziąć ze sobą, nie zapomnieć niczego i mieć spokojną głowę. Posiłek przedtreningowy, kotki i zaraz lecę na siłownię. Jestem właśnie po posiłku, jadę na siłownię, dzisiaj trening push. Posiłek potreningowy, kasza manna z polewą z białka i mrożonymi owocami. Wszystko powoli mnie zaczyna wkurwiać, uroki prepa. I oto z tego miejsca kończę pierwszy dzień pikniku. Widzimy się jutro. O Boże, co ja mam na głowie? Dobra, nieważne. Siema, witam was w drugim dniu pikwika. Jestem na 4 dni przed zawodami. Zapraszam was do oglądania. Zobaczmy, jak się prezentuje forma. Teraz zaczynam drugie cardio na tym pikwiku. 35 minut na rowerku i później czas na śniadanie. Posiłek pierwszy, omlet z 10 gramów WPI, dwóch jaj, 25 gramów jabłka, 5 gramów kakao, cynamonu i 10 gramów masła orzechowego na wierzch. 50 gramów ogórków i czarna kawa do popicia. Powiem wam, że już odczuwam głód coraz bardziej. Jak robiłem tego omleta, to po prostu patrzyłem na niego jak na nie wiem co. I marzyłem tylko, żeby go zjeść, więc teraz zabieram się za jedzenie. I do usłyszenia. Kupiłem pendrive, zgrywam muzykę do układu dowolnego. I zaraz posiłek następny. Ok, mam gotowy posiłek drugi oraz trzeci. Ten jest na później. 60 gramów ryżu, 100 gramów kurczaka, 4 gramy oliwy z oliwek, 150 gramów brokułów. Tu tak samo z tym, że zamiast oliwy z oliwek mam 4 gramy orzechów. I do tego też wleci brokuł. Dobra, zmusiłem swój organizm, żeby to nagrać, ale naprawdę jestem tak głodny, że chcę już to zjeść. Po prostu nagram wam, co to jest. A jest to przedtreningowy posiłek, kaszka manna, 75 gramów, 22 gramy WPI w postaci polewy i 100 gramów mrożonych jabłek. Już ubrany, lecę na trening pull. Widzimy się przy posiłku następnym. Drugi dzień pikwika kończymy 65 gramami kaszy mannej, 100 gramów owoców, 100 gramów truskawek, 20 gramów WPC w postaci lodów. Dzisiejszy dzień zaliczony, jestem zadowolony, dużo poćwiczyłem pozowania, układ dowolny oraz pozy obowiązkowe. I tak kończę dzisiejszy, czyli drugi dzień pikwika. Jutro także wysyłam raport do trenera i zobaczymy, co powie. Widzimy się jutro. Siema, właśnie wstałem, jest 21 czerwca. Zaczynamy trzeci dzień pikwiku, a do zawodów zostało tylko 3 dni. Dzisiejsza waga 66,25.
A teraz idę zrobić film i zdjęcia dla trenera. Więc zobaczcie, jak się prezentuje forma na 3 dni przed zawodami. Więc tak to wygląda. Wydaje mi się, że forma wygląda najlepiej dotychczas. Idę robić śniadanie. I zaraz wysyłam raport. I trzeci dzień pikniku zaczynamy tak samo jak wczoraj, omletem na słodko z masłem orzechowym oraz czarną kawą i ogórkiem. Kręcę właśnie ostatnie cardio na redukcji. Ostatnie cardio w domu na redukcji. O! 30 parę, 30 chyba 4 tygodnie redukcji. Lecimy! 35 minut zostało jeszcze. 14 minut. Pozdro. Jutro trzeci mam pociąg, już jestem w miarę spakowany. Ja mam ze sobą drugi posiłek, jeszcze nie dostałem odpowiedzi na raport, więc robię po prostu do jedzenia to, co jadłem wczoraj. I drugi posiłek prezentuje się tak. Jest tutaj 60 gramów ryżu, 100 gramów kurczaka, 4 gramy oliwy z oliwek. I do tego jeszcze było 150 gramów brokułów, ale już zjadłem. Trzeci posiłek będzie wyglądał dokładnie tak samo, z tym, że zamiast 4 gramów oliwy z oliwek będą 4 gramy orzechów. Nie oceniajcie, okej? Już tutaj prawie jestem spakowany. Jeszcze muszę spakować kilka rzeczy, które są jeszcze mi dzisiaj potrzebne, więc dołożę je jutro z rana. Tutaj są suple, jakieś tam kreatyny, coś, sztućce. Maszynki, golarki, trymery itp. Tu mamy majtki startowe, ciuchy, spodenki, laczki, koszulki, bluzy, majtki, bielizna, trochę jedzenia. Biorę się za robienie jedzenia na jutrzejszy wyjazd. Ryż z kurczakiem i 2 razy ryż z rybą. I jeszcze owsianka do tego wpadnie. Kurczak i ryba już gotowe. Czas teraz włożyć do 2 pojemników rybę, do 1 kurczaka, do tego jeszcze brokuł i gotowe jedzenie na jutrzejszą podróż. Kurczak i ryba poporcjowane już do pojemników. Teraz czas na dodanie soli, przypraw i brokułów. Przyprawy, sól, oliwa z oliwek oraz orzechy już dodane. Teraz po 100 gramów brokułów na każdy posiłek. Posiłki na jutrzejszy wyjazd gotowe. Teraz się zabieram jeszcze za zrobienie owsianki na jutro. Nagram wam, jak wygląda gotowa owsianka, bo nie mam sił po prostu cały czas tego nagrywać. Już mam powoli dość tego dnia. Już naprawdę chcę być w pociągu, jechać do Sopotu, bo zaraz wykituję. Czuję się tak źle. Czuję się tak bezsilny, a jeszcze muszę zrobić owsiankę. Nie będę narzekał, tylko po prostu to zrobię, pójdę na trening i jutro wreszcie wyjazd. Owsianka na jutro już gotowa, jeszcze posypię cynamonem. I to na tyle. Okej, tak to wygląda, wszystko gotowe. A ja teraz się zbieram wcześniej na trening, żeby później jeszcze popakować, pogolić się, porobić wszystkie ważne rzeczy i ze spokojną głową iść spać i już jechać do Sopotu. Dzisiaj idę wcześniej na siłownię, dlatego już wpada posiłek przedtreningowy. Tak jak wczoraj, kaszka mam na polewa z WP i owoce mrożone. Jem ją, idę na trening, jestem zmęczony bardzo. Wracam, zjem potreningowy i się pakuję. Dzisiaj mam najniższy poziom energii, jaki kiedykolwiek miałem chyba na tym prepie. Więc nie jest za dobrze, idę się wykąpać po treningu, zjeść posiłek, zaraz wam pokażę. Jeszcze został 5. posiłek. Jestem już po prysznicu i wracając, dzisiejszy ostatni trening przed zawodami był naprawdę słaby.
Nie podobał mi się, nie cieszę się z niego, nie jestem z niego dumny, zadowolony. Przebolałem go naprawdę. Taki miałem zjazd energii. No ale zmusiłem się, żeby zrobić wszystko do końca i zrobiłem. Z tego jestem dumny. A teraz idę robić posiłek potreningowy i zaraz wam go pokażę. Posiłeczek potreningowy, 65 gramów kaszy mannej, 100 gramów mrożonego jabłka, dużo cynamonu i troszkę soli na wierzch, lody ze 100 gramów mango mrożonego, dużej ilości lodu oraz 20 gramów WPC, smak słony karmel. Ja się zabieram za jedzenie, bo jestem troszkę głodny. Kończę się pakować, zaraz posiłek ostatni. Wcześniej się wykąpię, ogolę się jeszcze, popatrzę pociągi, wszystkiego się upewnię. Ale to jeszcze się zobaczymy przy posiłku ostatnim. A teraz się zabiorę za pakowanie. Ostatni posiłek, 60 gramów ryżu, 100 gramów kury, 4 gramy orzechów, padło na laskowe, do tego trochę papryki ostrej i soli. I z tego oto miejsca chciałbym się pożegnać, bo następne odcinki z Pikwiku będą osobnymi odcinkami. Widzieliście te 3 dni Pikwiku, jak to wygląda. Jutro już nagrywam osobny odcinek z wyjazdu do Sopotu, pojutrze także osobny odcinek, jeden dzień przed zawodami. No i oczywiście dzień zawodów nagrywam też osobny odcinek. Z tego oto miejsca kończę te 3 dni nagrywek. Zostawcie suba, lajka, komentarz. Wpadajcie na Instagrama dombekyky. Podłoga, tam się dzieje zawsze więcej. I zapraszam do oglądania następnych części.